moi drodzy, ja nazywam się Dominik Pacholczyk. Znajdujemy się właśnie w Tychach, na ulicy Fabrycznej 11 pod sklepem Instal Hurt. Jak sama nazwa wskazuje, sklep prowadzi sprzedaż hurtową oraz detaliczną swoich produktów, czy to bezpośrednio w punkcie na ulicy Fabrycznej 11, lub też prowadzą sprzedaż wysyłkową przez internet. Firma zajmuje się materiałami budowlanymi oraz instalatorskimi. A z racji tego, że dziś zrobiła nam się piękna wiosna i pewnie nie jedna osoba zaczyna swoje porządki w ogrodzie, to firma ma Wam do zaoferowania sterownik nawadniania Rainberg. Zapraszam Was do prezentacji produktu. Zaczynamy! Przedstawiam Wam sterownik nawadniania ogrodu Rainberg model ESP-RZX-E. Model występuje w dwóch wersjach, albo do montażu na zewnątrz budynku lub wewnątrz i różnią się też ilością obsługiwanych sekcji, czyli tak zwanych elektrozaworów, bo występują modele, które obsługują 4 elektrozawody, 6 elektrozaworów lub tak jak w tym wypadku 8 elektrozaworów. Warto również dodać, że urządzenie po dokupieniu specjalnego modułu Wi-Fi możemy sobie obsługiwać to urządzenie z tak naprawdę z każdego miejsca na świecie za pośrednictwem specjalnej aplikacji na naszym smartfonie. Sterownik nawadniania ogrodu spakowany jest w takie oto pudełeczko. Ta liczba 6 oznacza ilość elektrozaworów, jaką możemy akurat w tym modelu sobie podpiąć. Bywa też z 8. A w środku mamy sam sterownik. Sprawdzimy sobie. Tak, sterownik jest na 6 elektrozaworów. Tak jak pokazuje nam na opakowaniu. W środku oczywiście instrukcja. Instrukcja jest w języku polskim, więc naprawdę nie powinno być niczym problemu. A tutaj znajduje się prawdopodobnie zasilacz. Dokładnie tak też jest. Więc mamy zasilacz oraz sterownik razem z instrukcją spakowany jest w takie oto pudełeczko. A tak wygląda elektrozawór do tego właśnie urządzenia. A teraz wyjaśnię Wam znaczenie poszczególnych styków, bo wielu z Was pewnie przeraża podłączenie tego urządzenia do zasilania. Jest to naprawdę bardzo proste. Zacznijmy może od lewej strony. 24V AC. W to miejsce podłączamy sobie zasilacz. Sens oznacza nam podłączenie czujnika deszczu. Jeśli takowy sobie zakupimy, wpinamy go w te miejsce. C jest to podłączenie przewodu masy, wspólne dla wszystkich elektrozaworów. Natomiast M jest to podłączenie zaworu głównego lub przekaźnika załączającego pompę. A tutaj kolejne sekcje, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6. W te miejsca podłączamy sobie dany elektrozawór odpowiadający za włączenie danej sekcji. Tutaj mamy przycisk reset, który resetuje nam wszystkie ustawienia. Omówmy sobie teraz wyświetlacz naszego urządzenia. Jak sami widzicie, na górze mamy cyferki od 1 do 7, które informują nas o dniach tygodnia, począwszy od poniedziałku, kończąc na niedzieli. Następnie przycisk OFF, który wyłącza nam całe urządzenie i automatycznie zatrzymuje cały proces nawadniania. Kolejny przycisk AUTO, jest to tak zwany normalny tryb pracy naszego urządzenia w trybie automatycznym. A przyciskami w tym trybie plus i minus możemy sobie ustawić opóźnienie deszczowe o daną ilość dni i po upływie takiego czasu, tych dni, urządzenie po prostu wznawia się, przełącza się znowu w tryb automatyczny. Kolejny guzik jest to tak zwany guzik regulacji sezonowej. Dzięki niemu możemy sobie zwiększyć lub zmniejszyć nawadnianie we wszystkich naszych strefach w procentach. Proszę, możemy zwiększyć albo zmniejszyć na wszystkie strefy proces nawadniania. Kolejny przycisk jest to przycisk z zegarem i z kalendarzem. Oczywiście dzięki niemu ustawiamy sobie datę oraz czas, w jakim się znajdujemy. Kolejny przycisk z taką dłonią jest to tryb manualny, dzięki któremu możemy natychmiastowo uruchomić sobie nawadnianie. Jak sami widzicie, albo we wszystkich strefach, albo każdą strefę z osobna, a tutaj ustawiamy czas pracy naszej strefy. Kolejny przycisk z taką klepsydrą i z zegarem. Jest to planowanie nawadniania w określonych strefach, czyli tworzymy sobie tak zwany plan nawadniania dla poszczególnej strefy. Przeskakujemy sobie tutaj między strefami. Tutaj ustawiamy czas, w jakim ma dana strefa być nawadniona, godzinę, o której ma być załączone nawadnianie oraz o której ma się wyłączyć. W sterowniku znajduje się oczywiście instrukcja obsługi, dzięki której naprawdę
każdy jest sobie w stanie poradzić z zaprogramowaniem naszego urządzenia, tak aby w wyznaczone dni nawadniał on nasz ogród. Warto również wspomnieć, że do naszego urządzenia możemy sobie dokupić taki oto czujnik deszczu. Dzięki temu urządzeniu, gdy na zewnątrz zacznie padać deszcz, nasz proces nawadniania ogrodu zostaje zatrzymany. Dzięki czemu nie mamy tak dużego zużycia wody i niepotrzebnie urządzenie nie będzie pracowało, jeśli na zewnątrz pada nam deszcz. To tyle, myślę, że naświetliłem Wam co nieco dzisiaj ten produkt. Produkt jest dostępny w ofercie sklepu Instalhurt i zapraszam Was wszystkich do zakupu. Do usłyszenia, cześć!